teraz Teatrzyk Biograficzny Bo-Bo-Bo ma zaszczyt przedstawić spektakl pod tytułem Kulisy prawdziwej historii Bo-Bo-Bo. Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Super Mario 64. I synchronizacja dół, góra. I dziś będziemy pokonywać Bowsera, bo jest głupim siusiakiem. Jej! Dobra. Ja mi się wydaje, że coś gra nie jest dosyć płynna. Może tylko mi się wydaje po prostu. No i no cóż, no będziemy iść, lecieć, kurde. Zapierdzielać. Więc idziemy w końcu do finałowego bossa, to już cała gra była finał dzisiaj. Nie ma już nic, kurde. Jak on samo z gwiazdki, drzwi otwierają się. Pyk. O, odbiłem się od... No i świetnie. No i co tu się stanęło się? Więc nie, to nie jest oczywiście finałowy boss. Ale jest to też, tak to mogę nazwać, poziom, który muszę przejść. I mam nadzieję, że... Cholera! Właśnie tego miałem nadzieję, że nie zrobię. Czyli, że nie będę lamił. Ale to tak trochę już w mojej naturze jest to. Kurde, nie zostałem sparzony, to jest aż zaskakujące. Nienawidzę kontrolowania w tej grze! Ale tak bardzo nienawidzę! Nie no, ewidentnie coś tutaj nie pasi. Zaraz to zobaczymy. Video, plugin... Może settingi po prostu odpalę. Zaraz się tu zrobi, kurde. Chyba pyk. Pyk. Co tu jest? Nie wiem, czy to jest to. Nie wiem, tak mi się od czasu do czasu ścina. Jakaś ewidentna ścinka jest. W ogóle podoba mi się w tym poziomie taki... Kamera początkowa, póki nie obrócę. Okej. Może i lepiej nie będę wracał. Udało mi się. Nie no, po mojej dzisiejszej zabawie z emulatorem GameCube'a to ja już mam serdecznie dość z tym. Bla bla bla. Kurde, nie wiem. Co tu może jeszcze być? Dobrze, tu coś będzie. Nie. Ewentualnie dzisiejszy odcinek będzie po prostu do dupy, jeżeli chodzi o jakość. Trudno się mówić. Coś będzie? Nie, tylko grzybek. Chodź tu. Dziękuję. Okej, więc musimy zebrać gwiazdy. Nasze gwiazdki też w sumie, ale... czerwone monety. I w sumie to jest jedyne zadanie poza pokonaniem rzecz jasna bossa w tej grze. Też nie jest to zbyt łatwe. Można było domyślać. Dobra. Nie no, ja będę musiał coś z tym zrobić, żeby tak się nie zacięło. No chyba, że to jest wina samego OBS-a, to wtedy tak trochę pufa bym powiedział. Dobra, jest 5.
również. Okej, okay, i tu będę musiał się też mechaniką zwaną skacz, żeby nie zginąć, posługiwać. Bo Mario nie robi takich, nie wiem, płynnych ruchów. Ja muszę bardzo na to uważać. Bo inaczej będę całował... Mamma mia! Ja czasem bardzo nienawidzę tej gry. Mamma mia! Wierzcie mi, na tym będzie polegał praktycznie ten odcinek. Bo ja w tą planszę nie umiem. Ten poziom to jest dla mnie katorga, jeżeli chodzi o 100% Mario 64. I dlatego Mario 64 wystuprocentowałem tylko dwa razy w swoim życiu. Na serio, tylko dwa razy. No, ten poziom nie rozwalał za każdym razem. Za każdym kolejnym. Ja. Przeskoczyłem nad płynie. Ryzykuję bardzo, ale ryzyk fizyk, jak to mówią. Kto nie ryzykuje, ten nie ma. Nie interesuje mnie szczerze ten grzybek, bo i tak zginę. To tylko przedłuży moje męki. I zapewne nie po raz ostatni będziecie widzieć Game Overa. Ja nie ukrywam, że w tym odcinku zdobędę Game Overa. Zdobędę. Tak bym się cieszył z tego. W sumie to mogło być zawsze to, takie ścinki małe, bo Nintendo 64 to jest jedna z tych konsol, których cholernie ciężko emulować. Dlatego nie lubię grać na emulatorach i wolałem na Wii. Ale że mój pad od GameCube jest kupa i się zepsuł, no to ja mam go serdecznie u psztalu. Ja to umiem wszystko zepsuć. Mamma mia! Jeden nieostrożny ruch, już wszystko psuję. Jak ktoś podliczy moje śmierci w tym odcinku, to ja podziwiam tego gościa i pewnie to będzie kapibar, więc nie podziwiam. Game over! Okidoki! Ja nienawidzę tej gry. Zachciało się robić Super Mario 64. Będzie fajnie, mówili. Będziesz się świetnie bawił, mówili. Jakiego bało? Szybko ci to pójdzie, mówili. Prawie 10 minut odcinek, a ja jeszcze nic nie zrobiłem. Pokazałem, jaką jestem bardzo lamą w tej grze. Nie no, może jeszcze w tym miesiącu będę naprawiał pady od GameCube, to znaczy będę po prostu, przepraszam, kupował nowego analoga. Więc...
jeżeli wszystko dobrze będzie, to, to wrócę do Wii na 100%. Emulacja na kompie jest do dupy. Może nie będzie jakiś Full HD, ale zdecydowanie wolę na konsoli, która jest do takich rzeczy przy... Ja pierdzie. Do takich rzeczy przeznaczona i poza tym jest tam emulator zbudowany przez samo Nintendo, więc wolę opcję na konsoli. Znaczy dużo lepiej by było na normalnym Nintendo 64 co nagrywać, no nie mówię, że nie, ale po pierwsze nie mam Nintendo 64, ale to jest najmniejszy problem, po drugie musiałbym mieć różne takie duperele jak modyfikacje typu HDMI, cheat devices, nie wiem jak to nazwać po polsku, które sprawią, że będę miał ostry jak brzytwa obraz, bo Nintendo 64 ma anti-aliasing. Anti-aliasing jest do dupy, nie polecam. Okropnie to później wygląda. Takie świeże piksele bez niczego. Dużo lepiej wyglądają. Uwierzcie mi, sprawdzonam. Dużo lepiej wyglądam normalnie ubrany niż w garniaku. Ojej, nie wiem czy to zaliczyć do skara czy betonu. Zaliczyć do betonu, bo to ja to wiem przecież. Nice! Banjo-Tooie się sam nie nagra przecież. No to na Xboxa One nie będę kupował. Nie no, kurde! W sumie dla trzech gier z Banjo... z serii Banjo. Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie i ten Nuts & Bolts. Ale Nuts & Bolts nie będę robił, bo to jest ten. A wiecie, jaka jest moja opinia o Xboxie? Tak samo jak z Conquerem. W sumie Conquer jeszcze. Conquer's Bad Fur Day. Conquer's Bad Fur Day na Nintendo 64, świetna gra. Na pewno jak będę ją robił, to nie będę robił jej sequela Life and Reloaded. Lub jakiejś innej gry. Chyba wszystkie inne już na Xboxa były, bo przecież ten RR został zakupiony przez Microsoft. Boże, dlaczego Mario Galaxy było takie łatwe? A ta gra jest taka trudna. Ja się nie zgadzam na coś takiego. Ja chcę do Mario Galaxy mojego kochanego. Jedynki, bo jeszcze w dwójkę nie grałem. Bo chcę najpierw odblokować Luigi'ego w Galaxy 1. Jak to speedrunnerzy robią, to po prostu aż ze złości palą. Jeśli tak dalej pójdzie, to po prostu ja zrobię cięcie. Ja po prostu wytnę... Kończę ten odcinek i nagram nowy. Będzie dokładnie to samo. Tak
Tylko że bez tylu faili. Może bym sobie po prostu odpuścił to? Te monety. Się nagle okazuje, że wszyscy mi w komentarzach piszą: ej, weź sobie odpuść te monety, po prostu daj sobie kodem. Te gwiazdki. Mój Boże. Mój Bigu. Pamiętajcie, jak ja mówię Boże, to znaczy, że mówię o Bigu. Dykacie. Na PSP mi to lepiej chodziło. Hello. A komputer mam dużo lepszy niż PSP. Dużo, dużo lepszy niż PSP. A tu żeś się złapał, nie no, świetnie. Jak się zastanawiam, żeby po prostu nie wchodzić na te tamte te belki, bo one się mnie zaraz zabiją dosłownie. Tylko wiecie, nie przejść bokiem, bo tutaj ewidentnie jest miejsce na to, żeby przejść bokiem. O tym wcześniej nie pomyślałem. O, a tu konie są, przejeżdżają obok mnie. Muszę na końcu miał przejechać. Nie, żebym siedział na dworze i po prostu na środku drogi, ale po prostu za oknem. O, może tak jest lepiej. Ja bardzo się boję teraz. Boję. Okej. Miałem chwilowy zawał. Teraz będę to robił tutaj. Bo inaczej się posikam w gacie. Jakbym nie zwracał uwagi na te czerwone pieniążki, to byłoby lepiej. Jest! Heck yeah! Nareszcie! O ja pierdziele, udało mi się! Siemasz Bowser. What's up? Okej, tam jest bomba. Znaczy uda mi się go dorzucić tam. Błagam! Dup. Jest! No co powiesz? Jej, wygrałem, ale fajnie. Uwaga, tu jest glitch. Dlaczego ten glitch nie działa? Aha, w wersji europejskiej przecież to nie działało. Cholera.
A więc tak, ludzie, po tych ścinach, po tych failach, nareszcie ukończyłem ten poziom. A więc zobaczymy się w następnym odcinku, gdzie może już ogarnę ten emulator. A więc dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć. Pa, pa!